Siemang wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Sands of the Colosseum, którą będziemy podbijać Nikomedię. Cokolwiek to jest, jakkolwiek przetłumaczyć to na aktualny kraj w naszych czasach, nawet nie mam zbytnio pomysłu, gdzie to może być. Jest tutaj coś może napisane, nie? Nie ma nic napisanego, tak więc będziemy ten kraj podbijać. Mamy 3000, więc na start możemy od razu ubezpieczyć się co do nowych itemów. Czy ja musiałem coś kupować do naszej ekipy? Tak, miałem kupić na ramienniki oraz buty do naszej towarzyszki Bożeny. Więc patrzę, możemy dać jej charyzmę, więc to jej dam. Mamy jeszcze 2000 hajs, mamy dwuręczną broń z charyzmą i z dobrym damage'em. I jestem teraz chyba właśnie w końcu święcie przekonany, że chciałbym w końcu tą dwuręczną broń założyć. Stracimy owszem siłę, stracimy trochę statystyk, ale zyskamy damage'u. Więc zakładamy w końcu dwuręczną broń. I jeżeli się nie mylę, to dwuręczna broń działa lepiej, jeżeli chodzi o ten power attack, który mamy na tej klasie jako specjalność. Ale jeżeli się mylę, to proszę mnie nie atakować, bo to jest moje czyste, to jest moje czyste przypuszczenie. I teraz tak, mamy tutaj zbroję, którą moglibyśmy sobie dać na naszej ekipy, ale tego bym na razie nie chciał, bo no niezbyt się to wydaje mi opłaca. Teraz tak, ten naramiennik dwa charyzmy daje. Czy mam jakieś naramienniki z czymś, gdzie nie daje charyzmy? Tu mam jakieś nie, wszystkie naramienniki dają charyzmę, więc nie opłacę tego wymieniać. Natomiast możemy wymienić bronię tutaj, u tego naszego ziomeczka. 10.31 i 5.29. 5.29 i... kurna no, siłę dam. Siłę nie zatracimy, zatracimy MP. Czyli MP, no to stracimy po prostu moral points, to bez żadnego żałowania od razu to wrzucam, a te dwie bronie idą na odstrzał. Do widzenia. Mamy 1500 hajsu jeszcze, ale na nic na razie go nie wydamy, więc wchodzimy do słuchaj, możemy slave market sprawdzić. Sprawdźmy sobie slave market. A! Price'y są tutaj po chyba zbugowane, ponieważ mamy po 5 milionów najtańszego ziomka. No ja rozumiem, że chcecie go zrobić. You don't have enough GP, no okej, no to then fuck you! Skoro tu jest aż tyle hajsu potrzebne, okej, wchodzimy do Koloseum, jakie mamy cele? Vanquish all teams, vanquish, czyli nie wiem, czy to jest chodzi jako pokonaj wszystkich. Win a match within 8 rounds. Disembowel 10 gladiators, win without killing. Odetnij rękę, nogę, głowę i rozbebesz gościa w tym samym meczu. To może być ciekawa walka, ale bez rozstrzygania wchodzimy do Venus Ban. Gościu 21 level na naszą trójkę. Mamy ogólne zadanie zakończyć mecz w ciągu 3 fal. Czy jestem w stanie to zrobić? Nie wiem. Sprawdziłem na polek, czy jest flash, czy no i uwaga, technik. Mamy właśnie nowego Armor Breaka. Musimy go sprawdzić, jak on napierniczy. Zawalmy sobie w jego brzuch. Dawaj. 168. Nie widzę, żeby to była jakaś zbytnio duża różnica co do damage'u. No ale jeżeli to miała być ta duża różnica, no to po prostu może może to jest taki spell i tyle. W każdym razie udało nam się wygrać w ciągu 4 czy 5 tur, więc jestem z tego strasznie zadowolony. Oczywiście puścimy go z życiem, żeby mógł sobie dalej tam walczyć na tej arenie pod naszymi stopkami. I zrobiliśmy 2 challenge, czyli zabij bez wygraj bez zabijania oraz po prostu wygrać w ciągu 8 rund. Więc jestem z tego strasznie szczęśliwy, ponieważ mamy możliwość stworzenia itemu u Blacksmith. Uwaga, Blacksmith Bank. Blacksmith daną zarąbisty hełm, czyli możemy teraz świetnie wymienić nasze IQ. Tylko wbijemy nam tutaj levela. Oczywiście strengtha dajemy, oczywiście dajemy sobie tutaj możliwość increase our health points. Lecimy dalej tutaj z innymi ziomkami, których nie możemy dalej rozwijać, ale możemy dać świetny niebieski hełm. Straciliśmy w sumie nic, bo nie miał ten hełm nic. Tutaj ten hełm nic nie ma, a ten ma, okej, okay, armor 96, ten miał 88, ten ma 95, czyli najgorszy ze wszystkich armorów, jakie mieliśmy. Lecimy dalej do Koloseum, ponieważ skoro było teraz tak dobrze, to dalej też musi być dobrze. Jestem ciekaw ogólnie, czy opłaca się do tego armor breaka, bo on zabiera 70 MP. No ale no musi być jakaś z tego, jakby taka, jakaś kość, tak? Walimy jeszcze raz w rękę z armor breaka. 135, naprawdę nie widzę tego, żeby był większy damage z tych uderzeń niż power ataku. Więc najprawdopodobniej, nie wiem, będę używał tego power ataku jednak. Chyba, że ja coś nie zauważam. Że ja coś po prostu nie zauważam i potem jak się wydaje, że to jest słaba, to jest czymś naprawdę lepsze. Przekonamy się
Następnym razem jak będę uwalnąć z power ataku 180 damage'a, widzieliście to, 180 damage'a wali nasza ukochana Bożenka, więc jestem z tego strasznie zadowolony. Okej, okay, użyjmy teraz w takim razie crowd appeal, ponieważ chcę mieć maksymalne MP, aby zobaczyć, czy jeżeli walnę w tą towarzyszkę, właśnie z jak się nazywa, z power ataku, czy będzie jakiś większy damage niż około 135 czy coś tego typu. Okej, okay, troła robimy w klatkę piersiową, ponieważ tamten nie ma już git, tamten nie ma już git, więc nie, przepraszam, para tak, więc nie możemy tego sprawdzić. Natomiast no bo walnijmy w ciało, bo walnie i tak trzech więcej niż 70 damage, a walnęlibyśmy 144, czyli damage jest podobny, ale to nie jest ten damage, którego oczekiwałem. Okej, okay, w każdym razie robimy double combo, chcę mu odciąć rękę. A, nie mogę jednak, nie mogę mu już tej ręki odciąć. Czyli w sumie rozwalmy mu drugą rękę. Rozwalmy mu drugą rękę, pobawmy się z nim, zrobimy z niego takiego upośledzonego wojownika. Z racji tego, że on tak już nie może nic zbytnio zrobić, to upośledzimy go w postaci tego, że zniszczymy mu dwie łapy. 201 damage'a, widać w końcu tą różnicę w damage'u. Więc lepiej tego power ataku używać, a przynajmniej na razie, dopóki ten Armor Breaker jest na dość słabym poziomie. Okej, okay, słaba broń, ją weźmiemy, żeby można było ją potem sprzedać w sklepie. Okej, okay, mamy skill do rozdania, więc rozdajemy oczywiście damage. Oddajemy oczywiście tutaj też damage i rozdajemy tutaj ten Armor Break. Devastating attack that deals more damage to armor. To jest po prostu more damage, a to jest more damage to armor, co jest dla mnie nielogiczne, ponieważ... Nie wiem, może to jest tak, że jeżeli ma gościu życie, to wtedy walimy łatwiej z tego power ataku, a jeżeli mamy Armor Breaker, to wali taki sam damage, nieważne czy ma armor czy nie, nie wiem. Nie wiem jak to odebrać, w każdym razie no niech tak będzie. No i oczywiście tutaj punkcik rozdajemy dalej, czy możemy to jeszcze? Nie, jeszcze nie możemy, więc rozdajemy tutaj speed up per level, niech będzie. No i więcej statystyk nie możemy rozdać, więc lecimy dalej z tematem. Pójdę tylko do sklepu, żeby to wszystko sprzedać sobie teraz już, żeby tutaj sobie nie brudzić naszego inwentory. A zetek za, dopiero za 8 minut jest nowa dostawa itemów, więc nic nie możemy zrobić. Okej, okay, Cezar's Forces 13 levele, czyli wciąż wyżej od nas. Ale wydaje mi się, że nasza ekipa ma tutaj szansę ich pokonać. Okej, okay. Zróbmy na początku parę atak. Zobaczcie, on to zrobił na początku parę atak. Mamy jednego z Jidą, więc rzucimy się na początku na tego z Jidą, który tak, czy tak będzie teraz atakował. Szkoda, że nie rozwaliliśmy mu jakimś takim super ultra krytykiem, żeby tą Jidę mu wypierniczyć od razu. No ale nie możemy oczekiwać takich rzeczy przy pierwszym uderzeniu, tak? Okej, okay. Combo poleci na to, żeby zniszczyć mu już totalnie armor. Świetnie. Ile mu tego życia nam zostało? Okej, okay, 88, więc teraz Bożenka powinna to zakończyć dokładnie. Urwała rękę. Umieliśmy się robić rękę, głowę, brzuch i no, czyli mieliśmy wszystkie części ciała urwać, tak? Czyli jeżeli tu już robiliśmy już rękę, to może upośledźmy jeszcze innych w postaci nogi, brzucha i głowy. To ma sens. Będę mógł zrobić sobie achievement, a przy okazji też tak trzech wygramy, tak? Bo to nie ma opcji, żebyśmy tego przegrali. Okej, okay, napierdnicza nam ten brzuch, więc to jest teraz to dla nas bardziej bolesne. Ale najprawdopodobniej teraz Jida, jeżeli dobrze trafi, to babki już nie będzie. Nie będzie miał już nogi. Dokładnie, nogę i urwał, że aż poleciała do tyłu. Teraz mamy jeszcze zrobić, wybebeszyć brzuch oraz rozwalić głowę, jeżeli dobrze pamiętam. Takie były zadania, więc napierdniczamy najpierw tej w głowę. Dawajcie, musimy jej w głowę ponapierniczać. Let's go, let's go. Tak, to jest, wy tutaj crowd apilujcie, tak, dokładnie, to wam teraz na pewno pomoże. Tylko mam nadzieję, że ogólnie tą głowę mu jej utną, a nie... Poczekaj, bo teraz może być ryzyko. Dobra, ryzyko. Okej, okay, chodzi o to, żeby tą głowę rozpierniczyć, tak, czyli na pewno rzucam w nią Jidą. Na pewno rzucam w nią Jidą, natomiast tutaj w nią trzeba napierniczać z młota w środkową babkę, tak. Aby ten armor zniszczyć, żeby ją wybebeszyć. Dawajcie, dawajcie, muszę robić ten achievement. Wiem, to jest chora misja w tym momencie, co robię. Że aż tak się, powiedzmy, znęcam nad nimi. Ale tego wymaga gra od nas. Tego wymaga od nas gra, okej, okay. Technika, rzut w głowę, 79 HP. Głowa urwana, został już tylko brzuch. Został już tylko brzuch. Teraz muszę... Dawajcie, tylko żeby się nie wykrwawiła. Jedyne, czego oczekuję, to to, żeby się nie wykrwawiła. Jedyne, czego chcę, uwaga, 28 HP. Okej, okay, ale jeszcze żyje, czyli możliwe, że mam jeszcze szansę. Nie, nie mam szans już jej wybebeszenia, do jasnej cholery. Niestety, nie udało nam się zrobić wszystkich misji, które chcieliśmy, nawet w tym momencie. Czyli powiedzmy, nawet jak powie gościu, że możemy ich zostawić żywych, to i tak nie pozwolę, przepraszam, wszystkich was zabijamy. Tutaj owszem, nie zabiję wam brzucha. Trudno, starałem się zrobić wszystkie opcje. Niestety nam się to nie udało zrobić, więc achievement nie poszedł.
Zdobyliśmy dwie bronie, które w sumie pójdą tylko na sera, bo są słabe, bez żadnych upgrade'ów. Lecimy dalej do Colosseum. Dwójeczka. Dwójeczka, 2.18 levele, Cezar z armii. Armia Cezara. Zobaczmy, czym Cezar się broni. Jaką armię... Okej, okay, to ma Gidę i to ma Gidę, więc... 250-290, więc najpierw skupmy się na tym gorszym. Żołbeczku, 194 za pierwszym uderzeniem. To jest zdecydowanie dobry damage. O, i nawet jeszcze raz nie trafił. Nawet nas jeszcze nie trafił. Czyli powiedzmy, jego jedyny ruch, który powiedzmy był możliwy, żeby zrobić nam jakiekolwiek krzywdy, zakończył się jego śmiercią. Tak, nic nam więcej nie zrobił. Teraz zabijmy drugą osobniczkę. Słuchajcie, od razu odpierniczamy jej rękę, żeby nas nie mogła atakować, bo jeżeli nam, wiecie, no widzimy, co Bożena potrafi robić, tak? Bożena potrafi naprawdę niesamowite czary robić, jeżeli chodzi o Gidę, więc wolę nie ryzykować, wyłączyć babkę z Gidy i dopiero potem z nimi się bić normalnie. Dawaj, 185. Chyba rozwaliliśmy jej rękę, więc nie będzie już mogła atakować, tak więc teraz robimy strong. Kto jest szybciej do zabicia? Na dole jest chyba szybciej do zabicia, to masz 240 armorów w klatce, więc robimy to. Tak, crowd appealuj. Crowd appealuj cały czas. Umówię, teraz sobie taką, wiecie, rozkminę z gladiatorami zróbcie. Ja to często przecież robię, wiecie o tym, jeżeli chodzi o gry gladiatorskie. Jesteście na arenie. Straciliście właśnie rękę. Z niej się wam leje, napiernicza was jak cholera i tak dalej. Mimo tego jesteście tak walecznymi ziomkami jak właśnie ten tutaj, który z uciętą ręką, bólem jak cholera, dalej wybiega do nas z tarczą i chce się z nami bić. Co to musi być za ustawienie w mózgu, bo to teraz siedzi w jego mózgu, że on jest wciąż w stanie tak agresywnie walczyć i wciąż próbować jakoś to wszystko, że tak powiem, przeżyć. Dla mnie, wiemy, że to jest gra. Jeżeli tak naprawdę zachowali się gladiatorzy tam w starych czasach, to to jest dla mnie wielki szacunek, bo ja najprawdopodobniej byłoby tak, że jakbym dostał, nie wiem, rozwolnienia, to bym się już tym zaczął przejmować. Chociaż dobra, no w trakcie walki to może niekoniecznie, może zrobiłem się zbyt wielką pałę. Ale chodzi o to, że no zdecydowanie jakbym stracił rękę, byłbym po prostu w takim nastawieniu, w takim szoku, w takim przestraszeniu, że jestem z tym martwy dalej, że nie był w stanie dalej walczyć. Mimo tego ten dalej walczy, no dobra. Wiecie, no są, każdy jest inny, tak? Okej, dawaj, rozdajemy statystyki standardowo, lecę to ten damage, kurna. To jest najważniejsza taktyka, która się jak na razie sprawdza pod każdym względem, to jest najlepsze. Restore targets health point, a to jest technika, tego nie wiem, czy chciał. Niby się mogę wyleczyć, ale wolę sobie zwiększyć po prostu statystyki życia, niż dawać jej w cel, znaczy w skilla od leczenia. Okej, mamy buty, mieliśmy w ogóle buty, ja tego nie zrobiłem. Buty mieliśmy dać właśnie naszej towarzystce. Okej, dostajesz mniej speed, ale masz więcej charyzmy i masz chociaż armor na prawą nogę. Lecimy dalej do Colosseum, walka numer 11, tak? Znaczy 11 miejsce. Jupiter's Hunter, znowu ci Jowiszowcy, znowu mi coś brzęczy na telefonie, proszę mi nic nie pisać. Technika, robimy power attack. Koło tu będzie było, by skupić się. Następnie będzie atakował ona. No ale no wiem, że to... Jakby wszedł teraz krytyk, który po prostu ją by zabił, to by był tak szczęśliwy. Ogólnie robię błąd jeden. Robię jeden błąd, ponieważ mógłbym zaryzykować atakować tym czas armor breakerem, ponieważ on przecież dostał upgrade'a, a ja cały czas od tego uciekam. I najprawdopodobniej robię błąd, ale trudno. Okej, okay, gość, babka straciła jedno ramię, więc na pewno jednej Gidy już nie mają. Teraz skupmy się na babce z podwójną bronią, ponieważ nie ma czym się bronić i rzucimy jej się na klatkę, dlatego że ma 420 armoru na głowie. Skąd? Skąd? Ja tych itemów nie widziałem w sklepie za żadne skarby, a wy macie tutaj takie kurne itemki, które was... No poczekajcie, no nasz? No dobra. Nasz ma 478, ale to był dropnięty jako specjalny item, więc też trzeba na to inaczej patrzeć, a oni to najprawdopodobniej ze sklepu sobie wzięli. Lub od wojowników, którzy do nich przyszli i z nim walczyli. Ale jeżeli byli z lepszym orężem, to raczej przegrali. Więc nie wiem, skąd je mają, w każdym razie im zazdroszczę, zdecydowanie zazdroszczę, bo moi inni ziomkowie mają tego armoru na głowie, uwaga, 192 i 190, więc jest jednak różnica pomiędzy 400 a 200, prawda? Okej, okay, throw. Ja też się z nią nie bawię, rzucam od razu ją w klatę, kurna. Chcę ją zniszczyć jak najszybciej, ogólnie mógłbym napięczać w jej prawą rękę. Tak, to jest moja prawa ręka, żeby nie było. Ja bym jej zniszczył tarczę. Ale wydaje mi się, że to byłoby bez sensu. Dawajcie, combo. Dawajcie, brzuszek. Dobrze, przynajmniej jeden hit jest trafiony.
Jeszcze jeden throw, 166 życia potrzeba. 168 zadane, więc daliśmy sobie radę. Teraz trzeba wykończyć do naszą środkową wojowniczkę z tarczą, która cały czas robi crowd appeal. To tak jakbym teraz was prosił, dajcie łapkę w górę, to ja wtedy przeżyję. W sumie przeżyję, więc jeżeli dacie łapkę w górę, to przeżyję. Chociaż żartuję, bo ja nie chcę wymuszać od was nigdy łapę w górę. I jedyny, ostatni cios, 200 HP w brzuch. Więc w sumie zabiliśmy dwóch, trzech gości. Cezar tak czy siak mówi dalej mercy, no dobra, niech będzie, damy jednej tej włóczniczce żyć. Dostaliśmy, nowy armor, który wydaje mi się, że jest lepszy od poprzednich, więc znaczy na pewno nie jest lepszy od tego chyba głównego. 5 charyzmy i 1 dexterity, co 24 armoru. Więcej dexterity stracę, ale więcej charyzmy będę miał, więc sobie to zamienimy. Teraz mamy tutaj 5 charyzmy, 1 dexterity. Kurde. Wiecie co? Ja to zabiorę w ten sposób. A nie, tu mam więcej charyzmy, więc to nie zamieniamy. Nie. Jednak cofam to, co powiedziałem. 1336. Bierzemy tą broń. Owszem, tamta broń ma tę charyzmę, ale to mi się nie przyda. To i tak, trzeba zwiększyć jej ilość życia i dać oczywiście damage. Trzeba dalej polecieć i dać tutaj mu punkty niby plus 4 speed per level, którego dalej nie widzę. Oraz jeszcze inwestujemy w nic, bo tutaj już nie możemy nic rozdać. Dopiero teraz ogarnąłem, że jedyną postacią, która nie wbiła tego, był właśnie nasz cwaniak. Świetnie. Ok, inventory, shop. Mamy nowe itemy w sklepie, więc trzeba się tutaj zapatrzyć, co tutaj w tych sklepie jest do zakupu. Zaopatrzyć może, nie zapatrzyć. Mamy armor, który daje 12 charyzmy i ma strasznie dużo armoru. Więc założymy go naszemu naszemu Krzyśkowi. Nasz Krzyśek ma już teraz hełm. Fajnie byłoby, jakby jeszcze jeden hełm się pojawił, żeby wrzucić go. Niestety nie ma. Dla Bożenki. Teraz tak, mamy tarczę. Jaką masz tarczę, Bożenka? Ty masz tarczę. O właśnie, może mamy jakieś buty, nie ma dla ciebie butów niestety. Tarcz masz 38 bloku. Tu masz 39. Ale Spida by ci zabrała, tego bym nie chciał. Nie chciałbym, żeby Spida zabierała, chciałbym tylko, żeby plus dawały. Więc nic się nie opłaca. Natomiast tu są jeszcze dwuręczne bronie, które może coś tutaj nam fajnego zaoferują. 24-47, coś się nie opłaca. Dzidy. Jaką tu masz dzidę? 10-24. Zmieniamy od razu. 13-30. Czy jest jakaś lepsza, gorsza? 13-30 jest najlepsza, więc wymieniamy sobie dzidę. W końcu będzie jeszcze większy damage z tridentu. Więc lecimy z tematem Koloseum. Kolejna walka przeciwko Junos Brawlers. Fight! Lecimy z tematem, 15 levele. Giniecie tutaj ziomeczki. I tyle, poczekajcie, teraz użyjmy tego Armor Breaker. To ma najwięcej armoru, 320 armorów, czyli w niego napierniczymy z Armor Breaker, uwaga, 197, czyli powiedzmy już powoli dorównuje Power Attackowi. Ale no na to jeszcze trzeba będzie poczekać, żeby to było jakby wyrównana walka. W każdym razie, na razie rzucam się na środkowego ziomka, skoro już od niego zacząłem, no to na nim będziemy napierniczać. 154 damage'u, łatwiutko oczywiście, Bożenka tutaj ładnie zakończyła jego żywot. Teraz już się mogę użyć niestety drugi raz Power Attacku, więc to jest jedyny ból. To jest jedyny ból, że jeżeli użymy raz tego Armor Breakera, to ze względu na to, ile mamy charyzmy, tyle razy będziemy mogli w sumie, znaczy no, ze względu na to, ile mamy charyzmy, to możemy tylko raz użyć z techniki, tak? Bo niestety za mało mamy tych moral pointsów. W każdym razie, na razie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo nasza walka idzie totalnie po naszej myśli. Mamy tak, że w sumie w trzech ruchach zabijamy każdego ziomka, więc jestem strasznie szczęśliwy, ponieważ ja się przyznaję, tą grę grałem dobra jakieś 4 lata temu, wydaje mi się. Nie chcę oszukiwać, nie jestem pewien, ile to było lat temu. W każdym razie dawno, dawno temu, bo konto na Kongregate miałem od dawna. Jak wszedłem w tą grę, to miałem na niej save'a. Natomiast wiem, że chyba na czwartej arenie, jeżeli dobrze pamiętam, czwarta albo piąta arena tych wszystkich krajów, to był moment, w którym rzuciłem grę, ponieważ nie mogłem przejść. A wiem, że już na drugiej arenie miałem takie problemy, że miałem czasami po 3-4 próby, żeby przejść jakąś walkę. Teraz, dzięki powiedzmy waszym radom, na przykład na temat Bożeny, czy ogólnie pod tym, że jestem bardziej rozwinięty mózgowo,
to jest mi wszystko o wiele lepiej. Okej, mamy nową tarczę, która jest oczywiście słabsza niż ta, którą mamy dla Bożenki, więc jej nie użyjemy. Przecież levele biły, aby mi rozdał statystyk. Dajemy siłę, dajemy oczywiście speed level. Patrzcie, teraz skoczyło ci to. Plus 4 speed per level, to może chodzi o to, że co 4 punkty mamy plus 1. Może coś tego typu. To miało być, albo to miało chociaż sens. W każdym razie mamy tutaj kolejny upgrade ku naszej głównej postaci. Mamy w końcu ją w armor oraz w tym. Znaczy w armor breaker oraz w siłę rozdajemy standardowo. To ma oczywiście jeszcze więcej ilość życia u naszej Bożenki. I mamy wszystko pod kontrolą. Idziemy teraz do sklepu, żeby sprzedać tą tarczę, bo w sumie nawet nie wiem po co, ale no sprzedaliśmy ją. Idziemy do teraz walki na siódmej pozycji. Walka na siódmej pozycji Saturn's Army, 16 levele. Zobaczymy jak teraz pójdzie. No ale tak, jeden gość z podwójną bronią, jeden gość z podwójną bronią, jeden gość z tarczą i dwóch gości z podwójną bronią, okej. Następny będzie atakował, czyli może jeżeli się nam uda. A nie, nie uda nam się. A nie, uda nam się, uda nam się atakować 3 razy. Może uda się nam zabić tą towarzyszkę przed jej atakiem. Więc 220. Jest szansa, że nam się to uda, więc bang. 189. Muszą być teraz atakuje. Muszą być dobre teraz damage i szczególnie co musi się udać, trafienie wszystkich ciosów. Niekoniecznie damage, ale trafienie wszystkich ciosów. Jeżeli teraz Gida trafi, to i ta babka nawet nie miała szansy się ruszyć w tej walce, więc zobaczcie jak silną armię stworzyłem. No mam tu tak jakbym teraz widział powiedzmy siebie po lewej stronie i bym sterował, znaczy nie chcę, żeby było, że was wykorzystuję, sterował moją armią cwaniaków. Taką silną kurna armię jesteśmy, małą, nieliczną, ale silną. Więc no, tak to wygląda. Uwaga, dawaj teraz. Kurde, miałem nadzieję, że znowu wyskoczy to 256 damage'a i byśmy go zabili. No ale ma 15 HP, więc tak czy siak przy jego ruchu on się po prostu zabija, więc go nawet już odpuszczę, żeby żeby tutaj sobie próbował żyć. Niech sobie raz skoczy i tyle. Skupimy się teraz na tej górnej towarzyszce, żeby ją wykończyć teraz możliwe, jeżeli się uda w 3 turach. Owszem, o, teraz sobie robiłaś boost morale. Bardzo opłaciło ci to na pewno. Na pewno jeżeli morale teraz zboostujecie, to będziecie mieli szansę przejść. O, wait. Jednak mieliście szansę? O, jeszcze patrz, jeszcze misnął. Przy jego śmierci on to jeszcze wszystko misnął, więc GG, well fucking played. Wygrałem. Co myślał Cezarze? Znowu mercy? Czemu mi każesz być tak miłym dla naszych przeciwników? Wszyscy mnie atakują. Jeden nawet mnie wybebeszył, ale ty tak czy jak cały czas mercy, mercy. Co to za... Co 2016 rok, rokiem pomagania wszystkim ludziom, szczególnie uchodźcom przez Polaków. Tak, zdecydowanie to jest ten główny punkt. Okej, żadnego itemu nie zdobyliśmy, co jest dziwne, ale zrobiliśmy level na cwaniaku, więc dodajemy mu siłę, dodajemy mu punkt w armor breakera. Nikt więcej levelu nie wbił i lecimy do walki numer chyba 5. Tak, Cezars Enforces. Lecimy 221 levele. Dla nas to na pewno nie będzie problem. I teraz tak, skoro ten gość tu zaatakował, to ten dopiero będzie atakował w następnej turze, więc nie ma szansy go zabić, ale możemy zabić ich włócznika przed jego drugim atakiem. Jeżeli tylko nam się wszystkie uderzenia dobrze udadzą pod względem damage'a. Dawajcie, już prawie mi cały, znaczy nie, już cały armor mi zbili, jeżeli chodzi o naszego Krzyśka, więc to jest przesada. Teraz Gida oczywiście wchodzi w naszego przeciwnika. 248 damage'a, wystarczyło 208, więc jestem strasznie z tego szczęśliwy. I lecimy na drugiego. Lecimy, patrzcie, są 21 levele. My jesteśmy chyba 14 i 15, tak mniej więcej czyli średnia to 14,5. Zobaczcie, co my dalej potrafimy z nim zrobić. To nic, że levele są niższe. To nic, że Krzysiek nam teraz zginął. My jesteśmy potęgą, która będzie zmiatała wszystkich tutaj. I mamy w końcu coś, o co prosiłem, czyli Blood. Zakończ ich żywoty z racji tego, że zabili nam Krzyśka. Tak, macie dwie śmierci, bo mam taką nadzieję, że będzie dobry item od nich. Najwyraźniej nie będzie. Najwyraźniej nie będzie. Ta gra nie chce mi dać dobrych itemów. Ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem, najwyraźniej na nie nie zasługuję i taki będzie mój los. Ale ja się to odwdzięczę potem. Ja z czasem się odwdzięczę i zobaczycie, jak będziecie cierpieć przez to, że jesteście dla mnie tacy niemili, że tak mnie tutaj tyracie. Okej, okay. Koloseum
walka numer ciągu. Jak mieliśmy tu jeszcze cel zrozumieć? Czy mamy jeszcze szansę? Disembowel ten gladiator, czyli atakujmy wszystkich w brzuch. Atakujmy wszystkich w brzuch. To może nam się uda zrobić achievement. Co on jest? Oni mi zniszczyli w jednej turze prawie całą rękę? Czy wy se do jasnej cholery robicie jaja jakieś? Ja rozumiem, że można mnie było dalać dobry damage, tak? No bo kurna, każda ma jakieś tam... Jednak to są jakieś wysokie levele. Ależ kurna, głównego cwaniaka mi zabijacie... O mój Boże. Głównego cwaniaka mi zabiliście w... prawie trzech turach? Jakby ta Safi mnie zabił. Znaczy zabiłby mi rękę. Czyli bym nie był w stanie używać broni już. To była kpina po prostu. Okej, okay, disembowel, spróbujmy jeszcze tego gościa zdisembowałować. Wypatroszyć. To może, uwaga, no nie traf go. Czyli straciliśmy rękę, możemy go, nie wiem, czy możemy teraz bić, nie, możemy jedynie robić crowd appeal. Więc jedynie prosimy o nasze moral pointsy. A teraz naszym zadaniem będzie, aby Bożena ostatnią dziedziną zrobiła ten piękny ruch, jakim jest wypatroszenie naszego przeciwnika. Czyli mamy jeszcze dwóch ziomków do zrobienia, aby zdobyć achievement. Damy radę, damy radę. Mamy kolejną tarczę, kurna, co chwilę itemy dla Bożeny. No co chwilę dla niej itemy, no jasna cholera. Okej, ktoś bił level, więc możemy coś tutaj rozdać gdzieś? Nie. Nie możemy nigdzie rozdać. Zrobiliśmy ten naprawdę MP level, czyli po prostu będziemy mieli więcej moral pointsów. W każdym razie coś do ubekspiffa mamy? Nie mamy. Ja w ogóle co to za achievement? A! 400 godla, czyli coś, co mi w ogóle mi się nie opłaca. Natomiast mamy teraz walkę z Titan's Hacks, czyli jeden gościu, 29 level na naszą trójkę. Podwójny level. Różnica, jest podwójna różnica levelu. Czy my damy sobie radę? Mam nadzieję, tak, obierzmy jakiś łatwy cel. 440 armoru. Nie jest to dużo. Dawajcie, armor breaker. Ile damy damage'u? 252 damage'u, więc było bardzo, bardzo warto było tego użyć. Wydaje mi się, że ktoś, jak ktoś ma im więcej armoru, tym większy damage wychodzi z tego spela, więc będzie warto tym napierdziać. I teraz liczę na to Bożena. Zamykam oczy, klikam na brzuch, traf. Tak jest! Usłyszałem tylko ten i już wiedziałem, że jest po naszej fucking stronie, że już umiera. Umieraj, kobieto, let's freaking go. Czy ona umiera? Jeszcze mamy zrobić z niej śmierć. Jeszcze mamy zrobić z niej śmierć, więc będziemy mieli ekstra loot z pierwszego miejsca na arenie. Co to będzie za specjał dla nas? Dwa zielone hełmy, czyli już nie musimy się martwić o hełmy. Podbiliśmy komedię, o, nie musimy się martwić o hełmy w naszych, u naszego Krzyśka oraz u naszej ukochanej Bożenki. Jesteśmy w domu, więc mamy teraz lepszy temat. Teraz oczywiście rozdajemy jeszcze te punkty na koniec odcinka, żeby nie było, że w następnym odcinku tego nie będę miał rozdanego. To rozdajemy oczywiście do Armor Breakera, więcej raz do siły. No i przy Bożence nie możemy nic zmienić. Tak więc to było, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się spodobało, to nie zapomnijcie rzucić babki w górę. A ja was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, który już jutro. Ja z wami mam. Siemanko, peace. Yo! La 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 la